Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Mortal Shell. A więc tak. Jeśli dobrze widzicie, nafarmiłem się wystarczająco dużo, żeby nareszcie móc wymaksować naszego towarzysza tutaj. I chciałbym pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Widzicie to? Mgła zniknęła. Okazało się, że tak, z każdym wyłączeniem gry mgła znika, dlatego też o jedną więcej ilość przypłysków mamy niż jest potrzebna do wymaksowania postaci. Bo chciałbym w mgle dzisiaj pochodzić, gdyż odkryłem tam parę ciekawych rzeczy, między innymi dwóch bossów i prawdopodobnie znalazłem jakiegoś NPC-a. Ale tak, nie ruszałem niczego, tylko farmiłem, więc rozmawiamy z siostrą Genesum, czy jaki tam było. I tak, nadeszła ta oto pora, by właśnie ostatnią miejkę wykupić. I przechodzicie na następną postać. My vision blurred and went opaque. The whiteness consumed the world, leaving only a vague memory. I felt hands guide me, ushering me away. Something sharp slipped beneath the plate of my armor. I swung out wildly. But my limbs grew heavy as cold crept in. I stumbled and fell, claws searching for the seams between steel and flesh. Smutne. A więc tak umarł. No cóż, no smutek. No. Co? Nie rozumiem, o co chodzi. Na nowe wspomnienia, ale wow. Skończyliśmy wszystko i co teraz? Nowe wspomnienia, handluj z siostrą. Okej, czyli z nią można handlować za przebłyski. Muszę przyznać się, nietypowe. Ciekawe. Dobra. Ale tak, jej, udało się. I szczerze mówiąc, z chęcią bym jeszcze pokorzystał z... Bo to był Eredrim, teraz sprawdziłem. No w sumie zobaczyłem, ale... No niestety, nie. Wymaksowałem go, może jeszcze będę z niego korzystał później, ale... Nadszedł czas, by inni też się nauczyli więcej, więc... Cek. Tiel, Harros, czy... Solomon. Szczerze, Solomona najchętniej bym chciał ma synergię z czymś, co bardzo lubiłem. Ale może zanim to, to jeszcze byśmy spróbowali jednej rzeczy. Chociaż szczerze, co nie wiem. Wiecie, nadal musimy tutaj Haderna pokonać. I może jeszcze jakieś inne rzeczy, ale nie wiem po prostu, najprościej we świecie, więc... Wiecie co, nie. Nie. Haderna i takie inne kwestie zostawimy na kiedy indziej, póki co bierzemy Tiela i spróbuję stworzyć najbardziej trującą postać ze wszystkich postaci, jakie można mieć. Więc tak. Tiel to był właśnie... O proszę, on ma 12 przebłysków. Może możemy coś już to zrobić. I zobaczymy, co z tego wyniknie swoją drogą. 12 przebłysków pozwala mi tutaj coś z kopniakiem. Szansę na utratę wytrzymałości zamiast zdrowia. Tutaj coś takiego tu nie. Sprint nie używa wytrzymałości, fajnie by było, ale to kosztuje 20. Wzmocnione riposty czasami wpuszczają trującą chmurę, albo otrzymanie od trucizny uzdrawia tyle w części bardziej, które mogłyby zostać stane. A to to wezmę od razu. Czemu nie? No, stać mnie to, skorzystam, wiecie. They mixed droplets of tar with muddy spirits and made no promises of salvation. We drank heartily, stumbling from one camp to the next. We rotted like joyous animals in the filth. I szczerze, mogę wziąć jeszcze to, więc też wezmę. With the tar throbbing in my belly, I see her completely. Each movement creates a swarm of copies. They ripple out from her, following their own whims. Some collide and join together,
while others split apart, forming new copies. A reflection of reflections spreading out from her, the Nexus, yet also indistinguishable. Dobra, było to. Więc tak, zaliczyliśmy, jej. Zaliczyliśmy questa. I szczerze mógłbym używać broni, którą mam już mocno ulepszoną i w ogóle, ale... Wezmę młot i dłuto. Chcę po prostu iść maksymalnie pod truciznę. A tak, ta mechanika specjalnych uników. Zanim coś jednak, to... Rozmawiamy z nim. Tak. They're so eager to prove themselves worthy of their short, pitiful lives. Even if they must throw them away. Więc tak, dajemy jeden przebłysk. I do następnego wyłączenia gry mamy mgłę. Będzie ciężko, nie ukrywam. Ale warto. Chcę po prostu sprawdzić, ile potrafię jeszcze z dawnych czasów, jak grałem w tę oto gierkę. I okej, dobra. Dużo słabych ciosów. Dużo wytrzymałości, mało życia. Okej, tu też jest jeden wróg. No, trucizna. Teraz w sumie się będzie podwójnie nakładała, przez to, że mamy zarówno młotek z dłutem, jak i naszą specjalną moc, która pozwala nam zadawać dodatkowe obrażenia od trucizn tak długo, jak długo nie zostaliśmy trafieni po pokonaniu jakiegoś wroga, więc jej. I swoją drogą chyba jakiś event halloweenowy się zaczął. Ciężko powiedzieć do końca, jak on działa, ale tak, dużo tutaj tych wszystkich dyniów, nie dyniów, więc tak, prawdopodobnie jest coś takiego. A mniejsza z tym, zbieramy wszystko, co możemy. Okej, okay. Tutaj niestety mamy dwóch, więc będzie trochę ciężej, bo mogę ostatecznie dostać obrażenia. Ale na szczęście udało się tego uniknąć. O, trzech? To było trzech? Okej, okay, wiecie co, to już jest problem. Jest spore wyzwanie i straciliśmy wszystko. Ale nie, dobra, jeszcze nie zginęliśmy, więc jeszcze jest nadzieja. No, bez przesady! Naprawdę, bez przesady. O, zaryzykuję wszystko, co mam, żeby to zrobić. Dziwne. Ataki Ciela go przełamiały. Tutaj nagle nie. Nie wiem. Nie wiem. Oby tylko mgła nie znikła od tego. Myślę, z nikim to się wkurza. I zaraz zobaczymy. Aha. Okej. Okay. Czyli taka mgła jest nietrwała, tylko na czas naszej następnej śmierci. A to trzeba będzie grać znacznie ostrożniej w takim wypadku. Bo za każde uruchomienie mgły musimy płacić jednym przebłyskiem. A ja chcę tej mgły. Chcę znaleźć tych bossów, pokonać ich w ogóle, więc... Tak, dobra. Dobrze, tak, starczy tego. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No i żeby nie było. Wiem o istnieniu dwóch bestii, które jestem właśnie skłonny nazwać bossami. Które musimy dzisiaj znaleźć. Tak więc... To nie tak, że będziemy musieli chodzić ciągle we mgle. Ale to jest pierwsza rzecz, że właśnie te potwory są tylko podczas mgły. A druga... Skrzynki. Również one otwierają się tylko podczas... mgły. Więc jeśli chcemy... odkrywać, co mają w sobie te skrzynie, to musimy bawić się mgłą. No niestety. Proszę. Czyli tu ci ze mnie teraz leczy, zamiast zadawać mi obrażenia. Fajnie, przynajmniej tyle dobrego. Gorzej, że jesteśmy bardzo
mało życiowi. Jeszcze walczy chyba bronią, która zdaje najmniejsze obrażenia ze wszystkich. Ale to wszystko przez kwestię trucizn, które moim zdaniem się idealnie synergiują z naturalnymi umiejętnościami Tiela. Więc tak. No co z tego, że są to szybkie i mało zadające obrażenia bronie. Nasz wielki pas wytrzymałości pozwala z nich korzystać bardzo długo, więc... Czy to chodzi o kwestię unikania, czy o cokolwiek innego, no... Nie mam się czym przejmować, zawsze mam po prostu energię na wszystko. Największa zaleta Tiela nad... jakim tam było? No, Air Dreamem. Dobra, zjemy jeszcze jednego grzybka, by czemu nie. I tak. Muszę sobie teraz przypomnieć, gdzie to się znajdowały te poszczególne postacie, które teraz poszukuję. Tak mówię, dwie istoty bosopodobne. Które już zresztą powinniście doskonale znać z naszych starych przygód. Jeden NPC. O, jakaś w ogóle skrzynia. Tam też jest. Więc tak, zaraz tam podejdziemy też. Zobaczymy, co kryje sobie ta skrzynia. Bo żal byłoby po prostu nie wykorzystać okazji. I zobaczymy, co tam. Dobra. Tutaj coś wypadło. Niestety nie. Wiecie, przebłyski byłyby miło widzialne. I w skrzyni mamy wydobyty tar. Więc... Okej. Okej. Cokolwiek to jest, tak naprawdę, to fajnie, że to znaleźliśmy. I dobra, czy tutaj było jeszcze jakieś skrzynie? Szczerze, niestety nie pamiętam. Bo tak. Można powiedzieć, że po raz pierwszy uruchomiłem Mortal Shell'a od... W sumie od początku października. Tak, ostatni raz grałem we wrześniu. Więc... No, nie do końca będę pamiętał wszystko, co się działo. To gdzie jak, dlatego też... Oj, nie dobrze, dostałem obrażenia znowu. Dobra, na całe szczęście nie zepsuło mi to chyba kamery. Nie zepsuło. Więc jest dobrze. No więc tak, mogę już po prostu mało pamiętać i znowu być lamą. Zresztą co udowodniłem ginąc, tak łatwo. O, i tak. Tutaj krzynków nie ma. Więc pójdźmy trochę dalej, gdzieś wydaje mi się, że może się skrywać właśnie pierwsza z tych dwóch bestii. A jeśli nie ta bestia, to coś innego, to na pewno było coś takiego przykuło moją uwagę. A tutaj? Czy tutaj coś jest? Są potwory. Ale nie chcę teraz walczyć po prostu z potworkami, ja teraz szukam bestii. Więc... no przykro mi... potworku. To nie twój czas. Trzech? Okej. Okay. Okej. Dobrze. Wykorzystujmy skamienienie przeciwko nim i inne rzeczy. Ej, dobra. Widzę skrzynię, więc... Za. Nieważne, co z tego wyniknie, poszliśmy chociaż dobrą trasą, jeśli chcemy skrzynków. Gorzej tylko, że znowu dostaliśmy obrażenia. A grzybów aż tak dużo nie mam, żeby móc ciągle je żreć. Na całe szczęście trucizna nas trochę leczy. Okej, wybaczcie tą krótką przerwę, bo wydawało mi się, że po prostu ktoś dzwonił mnie na telefon. To tylko nic nieznaczące na obecnym powiadomienie z Discorda. I proszę, mamy to. Czyli jednak tutaj. Nie wiem, czy ma pasek bossa bezpośrednio, ale... Tak! Kolejna Grisha, więc... Stara znajoma po prostu. Ten stary znajomy, nie wiem jak to określić. Ale tak, po prostu, jak widzicie,
bestia, z którą już mieliśmy tyle do czynienia, że walka z nim powinna być żadnym wyzwaniem. A jednocześnie... Tak, właśnie o tym chodziło. Każdy cios od niej może być tym ostatnim. Przez to, jaka jest charakterystyka tych bestii. Więc tak, musimy być ostrożni, a jednocześnie zdeterminowani, by ją pokonać. Teraz jestem już trochę słabszy niż byłem na początku, bo prawda jest taka, że jeśli istnieje podwójna trucizna, albo te trucizny jakoś się kumulują, cokolwiek, no to ja już straciłem, bo dałem się trafić. Ale dobra. Jak widać, sam potwór nie jest jakiś taki szczególnie groźny. Albo przez to, że jeszcze pamiętam, jak się z nim walczyło wcześniej, albo po prostu mam farta. Oczywiście, jeśli już mnie trafi, to najczęściej na śmierć, bo cała kombinacja wejdzie. I tutaj akurat Eredrim, czy jak... Chyba tak się nazywał. Eredrim. No wiecie, ten, którego miałem wcześniej. Udało się dzisiaj już oficjalnie wmaksować. Niestety nigdy chyba nie zapamiętam jego imienia. O! Different kinds of Grisha. Czym Grisha? Jest to achievement za pokonanie... Wszystkich wersji Grisha. Okej. Ale wracając. No tak, on definitywnie by mógł przetrwać więcej, ale chciałem Tiela, mamy Tiela. I mamy tutaj przebłysk odwagi. Okej, dobrze, przebłyski, fajna rzecz. Lubię przebłyski. O no! Serio? No nie wierzę po prostu w to, że spadł idealnie na moją głowę. Ale tak, ja się tym przejmuję. Zemszczę się za to i będzie dobrze. Łykniemy kolejnego grzyba. I w takim wypadku, czy jest coś kolejnego do zrobienia tutaj, to nie wiem. Więc szczerze, po prostu idźmy przed siebie, może znajdziemy coś. Może nie. Przy czym moim głównym celem jest znalezienie zarówno skrzyni, jak i no, ostatniej Griszy. Więc na co trafię, z tego i tak by się cieszę najprawdopodobniej. Tak. Tylko najlepiej byłoby zachować przy okazji podwójne zatrucie. O ile ono istnieje. Wiecie, mogłem sobie ubzdurać, że jakieś podwójne zatruwanie, a coś takiego nawet nie istnieje. Oczywiście, śmierć, jej. Ponownie. Muszę wydawać jeden punkt na wezwanie mgły. Nie. Ja naprawdę nie umiem. Dobra, dzięki, fajnie, ale... Co z tego, że mam bezpieczne ciało, jak i tak... Muszę ciągle płacić. Dobra. Na skróty, nie przejmujmy się tym. I okej, jeden spadł, zaraz będzie drugi i trzeci, więc trzeba szybko po prostu pokonać jednego, póki mamy na to możliwości i czas. Okej. I dobrze, pokonany. I tutaj zaraz pojedzie kolejny, dobra, super. Zaczynamy od ataku z wyskoku, potem kilka takich normalniejszych ataków. Mocniejszych. W sumie tak zauważyłem, że przy tych mocniejszych taka główną rolę odgrywa młotek. Natomiast przy tych szybszych głównie dłuto. To jest ciekawe. Ale tak. Nie jest to oczywiście całkowicie. No, bez przesady. Ale dobrze, spokojnie. Damy radę. No, nie skamieniał mi. Więc GG, straciłem wszystko, co miałem. A jednak nie. Zdążyłem dobić z ciała, czyli dobiec. Po prostu, normalnie mówiąc, zanim to się stało. Niestety jednak wskrzeszenie już straciłem. A nie mam tu jeszcze ulepszenia, które pozwala mi, wiecie, no, odzyskiwać ładunek wskrzeszenia po pokonywaniu wrogów. Więc już znacznie sobie utrudniłem robotę. I w sumie możliwe, że mądrym wyborem byłoby naprawdę wzięcie jakiejś innej broni niż tylko ten młotek.
Ale niestety ja się uparłem, więc ja będę tutaj się tego trzymał i tyle. Choć prawda jest taka, że te bronie wszystkie i tak biją podobnie mocno. Prawda są niewielkie różnice, no ale nawet tamten mieczek na plus 4 nie jest jakoś znacznie skuteczniejszy od tego. Grisza powróciła? Czyli można się z nią bić ile się chce? No! Bez przesady! No i straciłem tym razem, już teraz nie na żarty to wszystko. Ej, dobra. Będę musiał w takim wypadku, wiecie, sprawdzić to wszystko, bo jeśli okaże się, że można z nimi się bić ile się chce, to... To bardzo możliwe, że właśnie sobie znalazłem sposób na farmienie przebłysków. Okej, dzięki. Dzięki. Tak, przy cielu zostajemy, ale... Jeśli sytuacja tego wymaga, wezmę ostrze męczennika. Płacąc przy tym znowu... Żeby powrócić tą mgłę. I tak, wrogowie już są. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I czy miałem rację, że wszystko bije podobnie? Nie. Znaczna różnica obrażeń. Na korzyść ostrza. Prawda, używa dużo więcej energii, no ale... Do ostrza już przywykłem. Nawet jeśli ten efekt trucizny się tam nakładał, była mocniejsza, no co? Co mi pomocniejszej trucizny, jak mogę tutaj po prostu robić ataki, które dużo szybciej minują wrogów, ale tak, tak. I tak, muszę udowodnić swoją lamę. Dać się trafić. Kilkukrotnie najlepiej, bo jakby inaczej. Spokojnie. Z męczennikiem to raczej już tak źle mi nie pójdzie. Boże, że straciłem cały tar. Chociaż, powiem wam szczerze, zbieranie taru to teraz już nie problem. Wymaga to czasu, owszem, a teraz czasem u mnie trochę gorzej niż... No, jeszcze we wrześniu. Więc... to jest jedyny problem, który ewentualnie mógłby zaistnieć. A ponad co to... No patrzcie. Nadchodzić tutaj we mgle, czy gdziekolwiek i tak zbierać ten tarn... No po prostu, no... Nic za nic ująć, to jest easy. 280 wolną ręką za kilku przeciwniczków. Dobra. No i przy okazji jeszcze te obrażenia tutaj, no patrzcie, no. Niebo, ziemia po prostu. Jeśli dostanę znowu przebłyski, no to naprawdę, chyba więcej będę robił, żeby szybko przebłyski zgromadzić. Wszystkie dla Diela. Jedne co to... Muszę być ostrożny z tym, jak to robię, co? Ktoś mi proszę wytłumaczyć, co tam się stanęło? Bo tego naprawdę nie ogarniam. Okej, na spokojnie. Aha, dobra, czyli wyciąganie szpona też zadaje obrażenia. To dosyć wysokie. Ale dobra, tym razem damy radę. Konamy Grisza. I... Okej, to było dziwne. Ale potwierdziło jedną rzecz. Każde pokonanie oferuje nam te przebłyski, więc... Dobra. Już wiem, co by to sobie robił w wolnym czasie. O, ja taki znajdę. Więc też. Dobra. A póki co, nie przejmując się tym wszystkim, idziemy przed się, licząc na to, że może... Właśnie, może znajdziemy jeszcze jakieś skrzynie z czymś fajnym, czy cokolwiek by było. Nie. Póki co to tylko tracimy grzyby. I co? Nie wiem, czy jest jeszcze coś dodać, coś ująć. A sytuacja nie zapowiada się zbyt ciekawie. I dotarliśmy... Tutaj. A, tutaj chyba już byłem.
Tak przynajmniej mi się wydaje. No. Ja definitywnie. Stąd właśnie wyszliśmy po raz pierwszy, jak mgła była, więc... Więc okej. Udało mi się powrócić w miejsce, w którym już byłem wcześniej, tylko idąc inną trasą. Dlatego wydawało mi się, że tak mogą tutaj nie być, ale faktycznie. Udaje się, można powiedzieć, zaczęło wszystko. Co teraz jest takie zastanawiające, jakimś tam w takim wypadku. A zresztą, ja tu będę się zastanawiał. Po prostu... Szukajmy tu jeszcze jakichś skrzyń. I zbierajmy przebłyski, które będą potrzebne do opłacania ponownej aktywacji mgły, bo... Nie oszukujmy się. Na tej aktywacji się na pewno nie zakończy. Okej. Więc idziemy tędy. Tu jest kolejny wróg. Całe szczęście udało mi się chować szybciej. I tak. Dobrze, no więc witamy po kolejnym cięciu. Tym razem spowodowanym rzeczywistym telefonem. I... O. Coś jest delikatnie nie tak, mówiąc wprost. Ten. Gra przestała zwracać dźwięki. Dobra, nie, już naprawiłem. Dobrze, super. Ale tak. Tym razem w rzeczywistości zadzwonił telefon. Tak jak tego oczekiwałem i... No. Udało się załatwić sprawę, co mogło spowodować to, żebym musiał przerwać całkowicie nagranie. Na całe szczęście w miarę szybko, więc... Ja nie będę musiał teraz się żegnać z wami, tak przedwcześnie czy coś. Możemy dalej zwiedzać tą krainę piękną, pogrążoną we mgle, szukać skarbów i skrzynków. Czyż byście w to samo miejsce? Nie, chyba. Tak. Jednak tak. Dobrze. Warto wiedzieć, chociaż teraz już nie wiem, co mi taka wiedza. Tam byliśmy, stamtąd przybyliśmy po raz pierwszy we mgle, jak już to powtarzam. Czy tutaj zaglądałem, to nie wiem, szczerze. Więc lepiej zajrzyjmy jeszcze coś w to miejsce. Po czym pójdziemy z powrotem, po części, do miejsca, w którym wiem, że nas nie było. A w którym pamiętam, że było sporo skrzyń. Więc tak, definitywnie jest dobry pomysł, by tam się udać czym prędzej. O no, skrzynie tajemnicze z różnymi pięknymi skarbami. Warto po prostu moim odczuciu otwierać. Najlepiej od razu, za jednym zamachem, żeby nie marnować aż za dużo tych, jak to się nazywa. No, brakuje mi słów. Nie marnować aż za dużo przebłysków na ich aktywację. I dobrze, i... Jak tak patrzę na to miejsce, to albo mnie się wydaje, że tu już byłem podczas mgły, albo naprawdę moje zmysły mnie oszukują. Nie no, jestem pewien, że tędy przechodziłem chociaż raz. Ha. Może nawet tędy wyszliśmy po raz pierwszy we mgle? Już zdobyliśmy tamto. Bardzo możliwe. Dobra. I... Tak, jestem prawie pewien, że tędy właśnie... Powróciliśmy z tamtych miejsc po raz pierwszy już we mgle. Więc... Okej, wiem, gdzie jesteśmy. I potwierdza to przynajmniej jedną rzecz. Pierwsza z odnóg... Jest już w pełni... Bezpieczna, zwiedzona, odkryta. Gorzej tylko, że pomimo tego, że właśnie odkryliśmy już pierwszą, to pozostały jeszcze co najmniej dwie. Mówię co najmniej dwie, bo nie jestem pewien, jak to wygląda tak rzeczywiście. Czy jest tego więcej, mniej. Na pewno tu też coś jest. Potem... Najgorzej dziś z tym, że właśnie pozostało jeszcze tamto miejsce, które prowadziło do... Prowadziło chyba do miejsca, w którym właśnie znaleźliśmy Eredreama. Więc no...
prostu pamiętam, że tam była dosyć długa i kręta ta droga. O, dobra, przy okazji coś jest. Świętopismo Skruchy. Już go używaliśmy. Następne udane porwanie podpala przeciwników. Okej. Efekt zawsze jakiś tam. Nie powiem przydatny, nieprzydatny, bo co? Nie ja jestem od tego, żeby osądzać przedmioty z gry. W moim odczuciu fajne, ale no trzeba umieć parować. A ja nie umiem. I zanim się naumiem, to prawdopodobnie ukończymy już grę w pełni. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Po prostu idźmy przed siebie. I walczmy ile wlezie. Walczmy z nimi, by nadrobić stracony tarp. Oczywiście. I przy okazji może też trochę właśnie podkrywać nowych rzeczy. W głównej mierze to i tak oczywiście mi chodzi o przebłyski, nic więcej, bo to jednak ich najbardziej potrzebujemy. Ale dobra, jesteśmy. I to powiem szczerze, prawdziwy sukces, bo właśnie chciałem się udać. Więc tak, jeszcze coś tam pamiętam z tej gry. I no, jak wspominałem, jest tutaj mnóstwo skrzynków, więc pierwsza figurka Harosa, druga nietknięta maska. Nie wiem, co ta maska oznacza. Oraz kolejny to jest szmata ucznia. Mhm. I jeśli się nie mylę, to chyba to jest przedmiot, który pozwala przywołać sobie konkretną broń, więc jej. I czy jest tutaj coś jeszcze, czy już nie? A z tego co widzę, to nie. Dalej już jest wejście do tamtej lokacji. A nie ukrywając, tam póki co nie chciałbym iść. Bo wydaje mi się, że jeśli tam pójdziemy, to może mgła się wyłączyć. I tak już wystarczająco dużo razy opłacałem tą mgłę. W sumie tą mgłę, tę mgłę. Tak, chyba tę jest prawidłowe. Więc po prostu zamiast potencjalnie znowu ją utracić, to lepiej będzie powalczyć trochę dłużej tutaj, pomęczyć się. Następne lokacje zobaczę dopiero później. W szczególności z tego, co się orientuję, to w żadnym miejscu tam nie byłem w stanie zaobserwować obecności skrzynek. Więc tak. Nie ma co się po prostu męczyć z tamtym wszystkim. Jak równie dobrze możemy po prostu się skupić teraz naprawdę na skrzyniach i polowaniu na tej grisze. Co z wielką chęcią oczywiście będę robił w wolnym czasie, już jako wszystkie postacie, kiedy będę potrzebował tych, no. No słów mi brakuje. Przebłysków, no tak. Więc no. To jest jednym czynnikiem ograniczającym możliwości naszego rozwoju jest tar, który też farmić nie trudno, tylko zajmuje to czas. Tak więc no. Po prostu idziemy, którym to trzeba, robimy co trzeba i lada moment będzie wszystko załatwiane. I to nas wypluwa gdzie? Bo powiem szczerze, trochę się już pogubiłem. A, dobra, to jest grota, w której była pierwsza grisza. Więc tak. Udało się. Udało się powrócić. Bardzo dobrze. No dobra. No dobra. Widzimy się znowu po krótkiej przerwie i powiem wam szczerze, jeśli były jakieś dziwne odgłosy ze strony mojego mikrofonu czy coś, to wybaczcie, ale... O, tak, jakby to wytłumaczyć. Teraz dzieje się w ogóle coś dziwnego z nim ostatnio. I tak, przykładowo przed chwilą resetowałem go dosłownie całkowicie na każdy możliwy sposób, dlatego że wychwytywał strasznie głośno kliknięcia mojej klawiatury, wszystko wokół, a ja byłem prawie niesłyszalny na nim, więc wiecie, taka dziwna sprawa. Mimo tego, że znaczy jest inaczej, więc jeśli coś takiego zdarzyło się podczas odcinka i nie zareagowałem, to wybaczcie, ale tak no. Trochę chaosu jest, więc ciężko czasami no zareagować w czas i... Nie wiem, że po prostu jak ja wpadam w tych przeciwników dzisiaj.
A i tak, przy okazji jesteśmy teraz, jakby to nawet chwilę zobaczyć. Teraz pokażę gdzie. Oczywiście wpadając przy tym w pułapkę. No i tak, tu jest jeden z pierwszych obozów, z którym w ogóle się mierzyliśmy kiedykolwiek podczas grania. Więc tak, widzicie, proszę bardzo, tam jest wieża. Inaczej mówiąc, pomału zwiedzam ostatnią sekcję tego miejsca. Ja stwierdziłem, że chociaż ten fragment wytnę. Głównie dlatego, że nic ciekawego nie działo. No, w ten sposób przyoszczędzę trochę waszego czasu, który i tak jest mocno limitowany. No, spokojnie. Spore ryzyko, ale okej. Okay. Jeśli chcę to przejść, to to jest jedyny sposób. Zaryzykować nawet bardziej, niż byście był tego skłonny. A dobra, udało się. Chociaż tyle. I nie było tu niczego. Jest, nie ukrywam, trochę smutne. No. Nie wiem co to miało być, ale jakimś tym przeszyłem. Nawet nie jeden grzyb. Trzeba zjeść kilka. W szczególności, że w tym momencie jestem tylko pewien, zbliżamy się do kolejny raz do Griszy. Nie chciałbym po prostu zepsuć tego spotkania. Bo nie ukrywajmy, no będzie ono dosyć ciężkie. Ale jeśli wygramy, to może być jakaś wielka nagroda. No i oczywiście musiałem zginąć. Smutne. Muszę kolejny raz wydawać na mgłę. Dobrze, przynajmniej wiemy, gdzie jest już ostatnia grysza, tak na stówkę. Więc tak. No, zaraz powinno być dobrze. Tylko musimy niestety znowu zapłacić, co? To za co nie jest aż takie w porządku, bo nie chcę płacić non-stop. Dobra, tak. Cichaj po prostu. Ciekawa sprawa. Ja też tak zrobiłem przedwcześnie. Zarówno tu są tu zarówno ludzie, jak i te bestie. Ciekawe. Jedni na drugich nie zwracają uwagi, to jest jeszcze ciekawsze. Ale dobra. Dobra. Nie przejmujmy tym się, że są tu oni. Bo to tylko jednorazowe. Po prostu nie mogli zdespawnić wrogów, których już widziałem. W innych miejscach, jak widać, są tylko te bestie, więc te. Nie warto byłoby też pamiętać przy okazji o tym, że mamy zdolność na ostrzu, którą możemy aktywować raz na jakiś czas. Dwa punkty. Gdybym tylko jeszcze pamiętał, jak się robiło, to byłoby fajnie. A, chyba te, oba te przyciski. Za chwilę ewentualnie zobaczę przed starciem z Griszą. To musimy jeszcze do niej dotrzeć, więc tak, trochę to może zająć. W szczególności, jeśli nie będę zbyt ostrożny. Zresztą ja muszę być ostrożny, to bardzo, jeśli chcę przeżyć. Ale dobra, jesteśmy we wodzie. No, naprawdę dwie żaby. Na szczęście na początku trochę zaboli, ale potem nie będzie tak źle, bo mnie to szczerze wyleczy. To leczenie, powiem szczerze, jest tutaj zbawienne dla Fiela. Jest Grisza. Jest ostatni przeciwnik przed Griszą. A nie, nie ostatni jeszcze. Jeden tutaj od pleców zachodzi. Dobra. Tak więc przychodzimy. Bierzemy to. I tak.
Ja, mocą specjalną jest przymrożenie ostrza. Jak ono konkretnie działa i czy wpływa jakoś na moje możliwości walki z Griszą, nie wiem. Wiem, że w przypadku maczugi to odpalenie pewnie będzie jakoś zadziałało, ale tutaj zamrożenie, nie wiem, nie jestem aż taki pewien. Obrażenia, jak my bijemy te same, więc... No... Najprościej mówiąc, nie wiem, jak to ma niby działać. Gdyby to miało jakiś wpływ na to, co tu się dzieje, to fajnie, ale... Jak już powtarzam, po prostu nie ma. Więc tak, no... No i patrzcie... Mimo tego, że robił Niki, to ginę. Smutne. Bardzo smutne. No cóż. Ja się poddaję. W następnym odcinku dokończymy, a póki co to tyle, więc no. Do zobaczenia za tydzień, no i trzymajcie się. Hej, hej.